Grubo. To na pewno nie jest prawda. To jest fake. Chyba się popłakałam trochę. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Dzisiaj wyglądam trochę inaczej niż zwykle, dlatego że na kanale Beauty odtwarzałam mój najstarszy tutorial makijażowy. Więc jeżeli chcecie zobaczyć ten powrót do przeszłości minus 6 lat, to zapraszam tutaj, a tymczasem przechodźmy do dzisiejszego odcinka. Intro! Więc w dzisiejszym odcinku będę oglądać dziwne TikToki. Poprosiłam Patrycję, żeby wybrała mi coś naprawdę niesamowitego i dzisiaj razem z Wami obejrzę je pierwszy raz i zobaczycie moją reakcję. Okej, zacznijmy od pierwszego. Już widzę, że to jest TikTok Shayna i ja po prostu uważam, że on jest mega zabawny, więc zobaczmy co tym razem. Alright bitches, new challenge. The goal is you gotta make your bottom lip disappear, but make it appear like you have a bottom lip with your tongue. Let's try it out. Co? On miał to na języku? Nie, niemożliwe. Jeszcze raz, co? Let's try it out. Niemożliwe to jest. On smaruje normalnie po... Co? Ja nie jestem pewna, czy to się da otworzyć, w sensie... Musiałam spróbować, ale to wygląda bardzo dziwnie. W sensie, że na początku to wygląda jak to... Ej, mam mindfuck. Nie rozumiem, co tu się stało. Dziwne. Myślicie, że to jest prawda? Myślicie, że tak się da? Dajcie znać w tym bankiecie. Teraz kolejny. Uwaga. Całą niedzielę zamierzasz tak przeleżeć jak kebab? Co jest tym razem powodem twojej depresji? Może złe jedzenie kupiliśmy? Ojciec je najtańsze parówki, ty masz najdroższe puszki i jeszcze źle, hrabia się obraził. Nie pasuje... Co? O Boże, o nie, ja płaczę. Co tu się w ogóle dzieje? Całą niedzielę zamierzasz tak przeleżeć jak kebab? Co jest tym... Jak kebab? W ogóle jak to się stało, że ten pies tak leży? I ktoś go przykrył tortillą, i ktoś włożył pomidora i ogórka, jeszcze przykrył kusykiem i on nadal sobie leży. Ja po prostu tego nie jestem w stanie ogarnąć. O mój Boże, jak kebab? Co jest tym razem powodem twojej depresji? Może złe jedzenie kupiliśmy? Ojciec je najtańsze parówki, ty masz najdroższe puszki i jeszcze... Ojciec je najtańsze parówki. Ja ich sobie kocham. Poziom absurdu tego filmu. A dobrze, sobie przygotowałam chusteczki, bo tutaj wydaje mi się, że będzie grubo. Wow, piękne. O Boże, jestem gotowa na następny. Okay, Lauren, I have a challenge for you. Only certain people can do this. Okay. Okay, so what I'm gonna do is I'm gonna take this penny, get a little bit wet, and I'm going to remove your beanie and stick it to your forehead. Why? And the challenge is you have to be able to smack the back of your head to get into the bowl. Okay. You got it? Yeah. Okay. I don't think you can do it though, only certain people. Yeah, it's like only certain people do it. Okay. Okay. See? Keep going. It's on my forehead? Keep going, keep going. Oh my god, you did it! Okay, ready for round two? Okay, here we go. This time, actually get it in the bowl, okay? You okay, got it? I will. Okay. All right. Hit harder. It's stuck. It's really stuck. What? Oh, I told you it's hard. Just keep hitting it. It's like really stuck there. No dobra, w sensie to jest śmieszne, ale to jest taki obvious fake, bo on jak gdyby ma tą czapkę na czole już potem. I każdy by się zorientował, że jak masz czapkę na czole, znaczy, że nie masz już tej monety. Natomiast to jest bardzo niepokojące i wydaje mi się, że jak ktoś by nie miał czapki, to może by to przeszło. Może. Ale jest to mega głupie. Co? Nie, nie wierzę w to. Nie wierzę w to. Bo ja mam wrażenie, że on coś tam... Może on był nacięty wcześniej. Tak, on coś złapał. Tak w sensie, że miałam wrażenie, że on coś wyjął stamtąd. Ale tak czy siak, grubo. Czemu ja w ogóle... To jest straszne, bo ja szukam jakiejś konspiracji. W każdym z tych ja robię dobra, okej, to na pewno nie jest prawda. To jest fake, bo ktoś przygotował to wcześniej i zrobił, i przeciął, i zedytował. I sorry, ale po prostu jakiś taki mały konspirator ze mnie wychodzi. Natomiast tak, wydaje mi się, że to fake, ale fajnie, że tak sobie się rozwalił ten arbuz. No, ale... Chęcimy.
Naprawdę ktoś to wrzucił? W sensie, to jest prawdziwy taki TikTok, co to ktoś wrzucił? O mój Boże, ja nie wierzę w to. Ja nie wierzę w to, że ktoś gdyby to nagrał i potem to jeszcze wrzucił. O Boże. Poziom żenady 3000. O Boże, okej. Okay. Imagine being a queen, but no, wait, but wait a minute. Imagine being thick like me and a baddie like me. You're a queen. Nie rozumiem. O mój Boże, co? Jak się zastanawiam, jak doszło do tej sytuacji, w sensie znowu ktoś musiał na to wpaść. Cztery osoby musiały się na to zgodzić. I nawet nie rozumiem, co ten dźwięk ma wspólnego z tym, co się dzieje, ale dla mnie to jest... Jeszcze raz. Imagine being a queen, but no, wait, but wait a minute. Imagine being thick like me and a baddie like me. You're a queen. Serio, moja reakcja to jest na zasadzie nie rozumiem. I to tak bardzo nie rozumiem, że aż jak gdyby to rozwala mój mózg na tak małe kawałeczki, że nigdy się z tego nie poskładam. Serio, jestem chyba gotowa na następny, bo nie jestem w stanie w żaden sposób wyjaśnić, jak to się mogło stać. Ktoś musiał przegrać zakład, po prostu coś mu się bardzo... Nie wiem. Da! Tak jest mój komentarz. Bada! People on TikTok go viral for literally the dumbest reasons possible. Like, watch this. That was just 1,000 views. Jeszcze raz. People on TikTok go viral for literally the dumbest reasons possible. Ona ją ma w ustach już. That was just 1,000 views. Nie, co? Po pierwszych nutkach. Co? Znowu, jak ktoś na to wpadł? Jeszcze raz. O Boże, to jest chwytliwe. Ja w środku znam ten utwór. Niesamowity, więc dołączyłam się, ale wow. Mam nadzieję, że to źle o mnie świadczy. Stop! Nie ruszaj się! To moja strefa jest! Ty-ty-ry-ry! Ty-ty-ry-ry! Stop! Driver, stop, nie ruszaj się, to moja strefa jest, ty tyryry. To będzie moje nowe hasło, kiedy wstaję każdego dnia. Stop, nie ruszaj się, to moja strefa jest, ty tyryry. Nie, ty tyryry. Stop, nie ruszaj się. O! Stop, nie ruszaj się, to moja strefa jest, ty tyryry. Jestem pewna, że jesteśmy w stanie z tego zrobić dobrego TikToka. Ja to chcę zobaczyć jeszcze raz w oryginale, bo on jest moim mistrzem. Ty ty ry, ry. Stop! Nie ruszaj się! To moja strefa jest! Ty ty ry, ry. Ty ty ry, ry. Stop! Nie ruszaj się! To moja strefa jest! Ty ty ry, ry. Kocham go! Wydaje mi się, że ja będę chciała odtworzyć to na moim TikToku. Jakbyście nie wiedzieli, to mam TikToka. Aga, podłoga, grzelak. To ja zapraszam, bo to jest hit. Ja to dodaję do moich ulubionych w tym momencie i spróbuję odtworzyć to tak, żeby każdy bus driver był ze mnie dumny. Stop! Nie ruszaj! Jezu, jakie to jest świetne. Dobra, koniec. What? Is it easy? Oh! Oh!
chodziło. Szczerze mówiąc, jak oglądałam tego TikToka, to w momencie, kiedy on właśnie wziął te świeczki, to pomyślałam, a to będzie tak głupia rzecz z tego TikToka. Czym on nie używa rąk, jak normalny człowiek? No się okazało, że on ma wstrząśnienie mózgu teraz i pewnie trafił do szpitala na swoje 14 urodziny. O mój Boże, dobra, teraz jak już wiem, co się stanie, muszę obejrzeć to jeszcze raz, żeby załapać ten moment. Okej. Okay. O Boże, nie, nie wierzę w to, nie. O mój Boże, co mnie tak zabolało. Jezu, nie wyobrażam sobie jak gdyby takiego wstydu tej osoby, która to zrobiła, któremu tak przywaliła i bólu tego dzieciaka, po prostu what? Aż jestem cała spięta, naprawdę, mnie to boli. Co ja patrzę? Co? Jeszcze raz. Ja po prostu pójdę dalej, bo... Karen! Put my mom down, Linda! You need to stop being a buzzkill and just start having fun! You wear glasses! Okay. Powiedziała I farted, czyli w sensie, że pierdnęła w tym momencie, będąc w takim plastikowym koszyku i mając swój tyłek bardzo blisko swojej twarzy. Co tu się w ogóle wydarzyło? Jak człowiek był w stanie wpaść na coś takiego? W ogóle jej reakcja! Jak gdyby ten jej śmiech, jak ona wygląda, jak ma te ręce tak w dół, tak... To jest mega dziwne. Powiedziała, o mój Boże, obleśne i przerażające, niepokojące, dalej. What in the fuck is this? Niech ktoś uspokoi tego psa. Ja bym dostała szału. Puk, puk, przepraszam panie psie, czy mogę powiedzieć, żeby uspokoić? Tutaj ludzie sobie chcą normalnie zrobić zakupy, a pan robi hałas. Jak ten helikopter w tym momencie. Nie wiem, gdzie to było, ale podejrzewałabym jakąś Kanadę albo coś takiego. W międzyczasie, ale jakby aaa, ratunku, szalony ubijacz do piany chce nas wszystkich zabić, głupia dupa. Sprawdźmy, co tam dalej internet dla mnie ma. Lulu. Lulu. O Boże, bo przede wszystkim to jest kobieta. Ja muszę usłyszeć, że to jest jakiś typ i dopiero jak usłyszałam jej głos, to się okazało, że to jest maska. Co? Ej, dobra, przyznam, że to jest śmieszne, jeszcze raz. Lulu. Lulu. That's hilarious. Lulu. Pomakałam trochę. Pozwólcie, że się wytrę, doprowadzę do mniej więcej stanu używalności. Co? O nie, 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 tego to ja nie chcę. Wiecie co, może ja się utrwalę fikserem, zanim będę płakać jeszcze bardziej. W zasadzie powinnam to zrobić na samym początku. Zaraz wracam. A few moments later. Teraz powinno być lepiej. Idziemy dalej. Helikopter!
krótkie, ale z polotem bym powiedziała. Jeszcze raz. Helikopter! Śmieszne. Właśnie u mnie pod blokiem jest jakiś pościg. O! A, łoś! Co? Przede wszystkim łoś. Łoś w Warszawie, pewnie jakoś przy Bielanach czy coś. A po drugie, ten policjant, który tam krzyczy coś tam, o, coś tam, ola Boga, do jakiejś starszej pani. Ale to musiało być niedawno, bo tam była pani w masce. Więc, Jezu, jeszcze raz. O. A, łoś! Proszę odejść, gdzie pani patrzy, no ola Boga! Tak, i ta pani ma maseczkę, czyli to musiało być niedawno. O mój Boże! Babka, w ogóle starsze panie naprawdę mają wszystko gdzieś. W sensie przechodzą na czerwonym. Jak biegnie łoś, to nie, bo one mają swoje zakupy. Co tam łoś? Kogo to obchodzi? To niech łoś uważa na nie, bo one mają zakupy i one idą. I to jest najważniejsze. Więc bardzo są odważne. W ogóle starsi ludzie są bardzo odważni. Zauważyłam. Get the London look. Ona to zrobiła markerem. Ja to robiłam wcześniej na potrzeby charakteryzacji, jak robiłam różne charakteryzacje, na przykład na Bellatrix, to tam właśnie zrobiłam sobie przerwę, bo Amy Winehouse, ale ja to robiłam eyelinerem. Wiecie, wodoodpornym eyelinerem, czyli się normalnie zmywa, a permanentnym markerem, co? Get the London look. Get the London look. Nie, dziękuję. Może będzie taka moda, słuchajcie, jak jest moda na piegi teraz, to będzie na London look. Dalej! Jakbym była tym psem, to też bym tak zrobiła, tylko szybciej, zdecydowanie. To byłoby zemnij się! Show me your favorite nails, your most expensive nails, your most recent nails, your longest nails. Your shortest nails? The nails you've hated the most. Wow, które są moimi ulubionymi? Chyba te z marsami. Bo te marsowe przynajmniej się przydadzą, przynajmniej można zjeść, jak już jest tak... Kwarantanna, nie mam co jeść. To zawsze można zjeść swoje paznokcie. Jest to niepokojące. Your longest nails. W ogóle paznokcie z sałaty? Okej, chyba chcę dalej. Śmietana! Śmietana do śledzi! Śmietana do śledzi, śmietana, śmietana do śledzi, śmietana do śledzi, śmietana do śledzi, o, śmietana do śledzi, śmietana do śledzi, o, śmietana do śledzi, o, śmietana do śledzi, a, o. Śmietana do śledzi! Nie. To już jest za dużo, jakby to trwało jeszcze dłużej. W sensie ja już to zapauzowałam, to chyba jeszcze trwa trochę. Ale jeżeli jeszcze raz bym usłyszała śmietana do śledzi! Śmietana do śledzi! To sama bym zrobiła i uciekła. Bo to, no okej, okay, fajnie, jak gdyby ja lubię śledzie. Jestem prawdziwą Polką i lubię ogórkę kiszonego, lubię śledzie w każdej postaci. I też lubię w śmietanie, więc śmietana do śledzi spoko, szanuję. Ale wiesz, dwa razy wystarczy? Śmietana do śledzi, śmietana do śledzi, dzięki, koniec, lecimy dalej. Ale dużo tych śledzi tak by the way, zjadłabym. Ale co dalej, co poza śledziami, co tu jeszcze jest ciekawego? Kocham to! O mój Boże, kocham to tak bardzo! Jestem pewna, że właśnie tak by wyglądały wszystkie TikToki, które by były nagrywane bez muzyki. Po prostu kocham takie... W ogóle... I nie wiem, czy kojarzycie, ale są na YouTubie, zresztą w ogóle mój znajomy robi te takie teledyski bez muzyki. Wiecie, że na przykład jest Madonna i jakby ten teledysk brzmiał bez muzyki. To słychać, że ktoś przełyka ślinę, albo jak ktoś śpiewa, to tak śpiewa, tak... I po prostu uwielbiam to i to jest TikTok w tym stylu. I aż też mam ochotę nagrać takiego TikToka bez muzyki i tak...
powiedzcie, czy to byłby dobry pomysł, bo po prostu dostaję tyle ciekawych inspiracji, oglądając TikToki, kocham tego pana, jeszcze raz. Ochotę mu dopingować, kiedy tylko to widzę. To jest po prostu kolejny mój ulubiony TikTok. Ja go będę śledziła, ja go będę obserwować. On jest moim ukochanym mistrzem. I kocham tą końcówkę taką. Kocham, po prostu kocham. Odtworzę ten taniec, naprawdę. To jest mój mistrz. Jestem pełna inspiracji. O mój Boże! To jest przerażające i śmieszne jednocześnie. Co tu się dzieje? To jest lalka dinozaur. O Boże. Jakby ta osoba się jednak nie śmiała, jak robiła ten ryk, bo wtedy było, wiecie, takie jak, no, takie arcydzieło. Ale styl, że ktoś na to wpadł znowu, to była dużo. Jestem gotowa iść dalej. I'm Peppa Pig! Co? I'm Daddy Pig! Nie daję rady. Absurd. Jak gdyby poziom absurdu tutaj jest bardzo wysoko. Czy ja umrę na tym wideo? Dlaczego sypiecie sól na me rany? Dlaczego sypiecie sól na me rany? Są czasami takie TikToki, na które nie wiem jak zareagować. Absolutnie nie wiem jak zareagować. I to jest właśnie jeden z tych. Nie wiem, co w ogóle jest na ręku. Wygląda to jak taki rozpuszczony żelek, który ma być raną. Serio, nie wiem skąd takie wideo się robią. Skąd takie pomysły w ogóle się tworzą. Jak gdyby... nie wiem, ale muszę skipnąć dalej. On po prostu się pewnie czołga po ziemi. Kreatywne. Nie wiem czemu, ale mnie to tak obrzydza. Jezu, może co mam nie zjadła? Mleka i płatków z czyjegoś obojczyka. Nie wiem. Może jestem dziwna, ale gdyby dla mnie to jest mega takie niepokojące, niesmaczne, takie jeszcze to mleko byłoby ciepłe z ciała, wiecie, takie nie, nie, nie. Szczegóły, no bo tam rzeczywiście jak ta lampka się tak bierze, żeby skoczyć na tą literę, to tak sobie robi taki wiggle, wiggle, wiggle i skacze na to i potem znowu tak się ustawia i tak, więc on to idealnie odtworzył. Użył do tego bardzo dziwnych sprzętów i jak gdyby skąd on w ogóle na to wpadł, ale bardzo doceniam, proszę pana, bardzo doceniam, jestem fanką. Nie aż tak bardzo jak tego pana, który robił TikToki bez muzyki, o mój Boże. Co teraz na mnie masz w internecie? Życie leworęcznych, serio, ile razy ja się właśnie oblałam tak wodą, bo musiałam, bo wiecie, bo używam lewej ręki, to nie da się inaczej, to jest po prostu straszne. Jak
Ktoś jest praworęczny, to w ogóle nawet sobie nie zdaje sprawy, ile jest rzeczy takich, które po prostu są dla leworęcznych, wiecie, trudne. Na przykład chochla do zupy. Kojarzycie, że zawsze ma jak gdyby lejek z lewej strony, więc jak praworęcznie utrzymają, to sobie normalnie przelewają lejkiem. A jak leworęcznie utrzymają, to muszą sobie lać tą stroną, która wcale nie jest dostosowana do lania i wszystko się rozlewa. W ogóle bez sensu. Albo na przykład jak są takie łapki do piekarnika, takie wiecie, taka płaska łapka, no to zawsze jest przystosowana na prawą rękę. Dla praworęcznych, bo jest to prawa strona. Albo kubki, zawsze napisy fajne są, kiedy człowiek je bierze prawą ręką. Albo nożyczki na przykład, które nie tną, kiedy się próbuje to zrobić lewą ręką. Czemu świat jest taki niesprawiedliwy? Dalej. TikTok, say hello to the TikTok. No? I thought it was pretty funny. Co? Ja bym powiedziała, że I didn't see that coming. Serio, nie spodziewałam się tego w ogóle. Hey, TikTok, say hi to TikTok. Na odwrót, Aga, Boże, krytynko. Hey, TikToks. TikTok. Tak, hej TikTok, say hi to TikTok. Zajęło mi to tylko 3 razy, żeby to powiedzieć. Co w ogóle? TikTok, say hello to the TikTok. No? I thought it was pretty funny. To jest niesamowite, bo widać, że gdyby on tego nie planował, to wyszło samo. I gdyby jego reakcja to jest taka piękna, że po prostu... Takie są najlepsze, co to ich nie można przewidzieć. Bardzo, bardzo takie lubię. Pamiętajcie, że filmy na tym kanale wychodzą w każdą środę, a filmy na kanale Beauty wychodzą w każdy piątek, zawsze, co tydzień, więc widzimy się tam. A tymczasem, jeżeli chcecie jeszcze zostać i obejrzeć YouTube'a dalej, kontynuować, to proszę, to jest film numer 1, film numer 2. I jeżeli jeszcze mniej subskrybujecie, to teraz macie szansę to nadrobić, klikając tutaj na górze, więc proszę bardzo, czym chata bogata. Dziękuję.